Tutaj spędzacie Wigilię? Tak, tak. Najczęściej. Tutaj tu jest dużo choinek i pod którąś z nich zawsze Mikołaj zostawia wór z prezentami. No więc wyruszamy na poszukiwanie prezentów po kolędach. Mhm. No i czasami udaje mi się coś znaleźć. Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska to od wielu lat gorąca para polskiego showbiznesu. On – dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego. Ona – jego największa muza i gwiazda. Ten rok był dla nich szczególny. Pandemia i związane z nią obostrzenia zatrzymały rozpędzoną branżę rozrywkową nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Czym dla pana był ten COVID? Okazją do tego, żeby wystopować, czy czymś innym? Poczułem się dziwnie, tak jak pewnie każdy z nas. Poczułem się jakbym w filmie katastroficznym został obsadzony bez swojej wiedzy i zgody. No trochę to wszystko wyglądało nierzeczywiście. Fakt, że nagle się wszystko skończyło, tryb życia, rytm i tak dalej został kompletnie zmieniony. To wszystko wyhamowało, stanęło w pewnym momencie, można powiedzieć. Przez jakiś czas jakby nie mogliśmy chyba jakoś zdać sobie z tego sprawy. W czym uczestniczymy w ogóle? Co to jest za eksperyment, co to jest za doświadczenie. Pandemia spowodowała, że jesteśmy tutaj od 9 miesięcy. Nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić jakby do tego dawnego życia, do tego grania, do tego tempa. Mi strasznie tego brakuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy kasa jest czynna? Czynna jest codziennie od poniedziałku do soboty od 10 do 16, także pracujemy. A spektakle? No to już z tym gorzej. A co pani robi w kasie? Ze wszystkich nieodbytych spektakli z ostatnich miesięcy przekładamy ludzi na nowy rok, przekładamy bilety, bo mamy nadzieję, że to wszystko wróci. Repertuar mamy wystawiony, także chcemy grać. Kiedy już ochłonęliśmy, zaczęliśmy zastanawiać się, co robić w tej sytuacji. Nasz zespół został kompletnie pozbawiony środków do życia. Młodzi ludzie, którzy grali no, około 40 spektakli miesięcznie. Nagle z dnia na dzień stracili pracę, nie mają etatów, bo byli zatrudniani na umowę o dzieło. W związku z tym zero wpływów nagle, a przecież mają rodziny, mają dzieci, zobowiązania, kredyty finansowe i tak dalej. Najpierw myślałem, żeby tak jakoś to psychologicznie, żeby tym ludziom pomóc, jakby jeszcze bez pieniędzy, bez niczego, ale pomyślałem sobie, że zrobimy takie klipy pandemiczne. Ja wysyłałem scenariusz ludziom do domów, ty kręcisz tą zwrotkę, czy ten fragment piosenki i w takiej i takiej sytuacji mniej więcej przysyłacie to do nas, Kuba, mój syn, montuje to i wrzucamy na YouTube'a ku pokrzepieniu serc w czasie pandemii, jakby dla naszych widzów. I to fantastycznie zadziałało, myśmy tam mieli na tym pierwszym chyba coś około 2 milionów odtworzeń w ogóle, także ludzie byli spragnieni czegoś takiego, jakiejś takiej dawki minimalnej optymizmu.